să le vizeze toți la portale și le ceam. Pentru că nu vizeze de unde veneam cumva. Da. La poste mai am acordat la pisa lui Hamilton este de acolo, nu e de acolo, nu e de acolo. Ce știam? De totul este de acolo. You know, the guys sent to the other side, and the other side of the world has not been able to go with that. Oh! 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 Hejka. Pytanie, jutro jak ten, na wyścigu jak się ktoś rozbije, to musi dojechać do własnych siłach. Nie ma teleportu. Nie ma teleportu. Dokładnie. Bo ustalone nie daje na to. Nawet jak masz teleporta, to i tak się cofnie sobie chyba dwa kółka do tyłu, także. Pozamiatamy. O nie. Badajcie na stat metalu, że się zmienimy. A ładnie, ale nie byś chciał wyjść. Ale chcę się ruszać, żeby taki pan do mnie. Teraz jedno czysto. No to też mogły być wypadki tego typu, jak ja teraz miałem w wypadku, że miałem bandy i byłem pasażerem mojego auta, które mamy. Nie no, ten jest super, tylko 44 kółka, to no wiesz, to gdzie ty błotki jak się na to, no jedą całe, tak. Słowie się zakręci. No wiesz, ale ty powiedzi, że tu powinno być ekstra 10 punktów, dlatego ty przyjedzie i nie będzie miał rozjebane białka. Nie, bo powoli, jeżeli tak cały czas na końcu, powoli, żeby dojechać. Jeżeli tak wprowadzamy, to pewnie będą moje też 10 punktów. Tak, chyba, że ktoś do ciebie wpakuje, to wtedy nie masz punktu. Nie no, tylko dziecko jest przyjemne. Znaczy, to tak czy tak wiesz, musiał jechać ten. No, czemu on do nich nie skręca, jak nie zmieniłem kąta? Tarcze o bandy są bardzo przyjemne, szczególnie jak się uda tak delikatnie jeszcze. Tak, ale myślę, że lepsze ja tak odpaliłem z głupoty wyścig, przy którym się tracił pęka ci szyba. No, szyba pęknie, a jak ci pęka szyba, to się jedzie po prostu zajebiście na ostatni wyścig tak jechałem. Jechałem bez świateł też kiedyś, tak, że wszystko się na żołdę. PT2 w wyścigu jechałem bez świateł. Było. Ale się błyskało wtedy. To jest trojasty cholery. Może dlatego, że właśnie też jeździłem tak ostatnio. Dzisiaj słabo z czasem. Ja wczoraj pizgałem kurde 51.1. A dzisiaj nie mogę. No nie masz, masz 51.2 miałeś chyba, nie? Najlepsze masz. Teraz? Nie, jakie miałeś najlepsze? Wczoraj, 51.1. No, ale dzisiaj miałeś 51.2 chyba, nie? 52. No jeszcze dzisiaj właśnie nie złamałem 53. Jest. 52 nie mogę złamać, bo też... Ślimak, to masz jeszcze ustawione na tyle, które ci brałem? Coś nie masz? A ty zmieniłem, bo na tamtym ci nie dało jeść. Jeszcze nic nie grzebałem w ustawieniach, jadę tak jak jestem.
przystosowane to auto. Niby. Byłby dobry tor, dać 500 na to i 100 kółek i zwariować. LMP1 tu pojeździć. Dostanie bokiem, to trzeba uważać, żeby się nie rozpierdzielić, żeby ci nie z tyłu nie wiedzieć jeszcze. Siema, słuchajcie, zdążę jeszcze na wyświt, czy nie? 40 sekund. Dobra, to jak się nazywa lobby? Mazda MX-5. Zacznij pisać. Tak, 12-12 wejście. Jak hasło? 12-12. Nie zniknąłeś w ostatniej chwili. Dobra, już dochodzę. Nie musiałeś nam tego mówić. Wiem, ale chciałem się podzielić tą radosną nowiną. Dobra. Trening jeszcze jest. Bo ci się skończył. Właśnie się skończył. Co, odpalę?
dobra, to idę sobie zapalić. Nie idziesz pali? Będę ostatni, tak, ale pojadę. Dobra. Wydma kółka zrobię. No plusy, nie? Ale 10 razy dzisiaj. Mamy 10 razy. Co pozmieniać, żeby było lepiej, ale dla mnie. No tak, tak, bo to jest kwestia wyczucia. Nie chodzi mi o kwestię wyczucia. Jak ja ci powiem, co trzeba zmienić, to wtedy na pewno będziesz miał lepiej dla mnie, bo ja wtedy wygram. W ten sposób. Najlepiej nie zatankuj. Paliwo na jeden, wyjeżdżasz. Ile bankę wyjeżdżasz? Jak to jest z paliwem? To przed każdym wyścigiem trzeba sobie uzupełnić albo obniżyć poziom paliwa? Prawdopodobnie tak. Pasuje do tego, jak masz kółę. No właśnie, bo dopiero do gwiazdy dojechał i tak... No jeszcze 40 litrów to będzie miał przed głową. A ile kółek dzisiaj? Na tym wyścigu jest 22 kółka, czyli nie powiem, że masz 50 paliwa. Około 20, ja jadę z pełna. Ale siadło. Ile 49? Nie, 49 siadło. Mam wrażenie, że inną pogodę ustawiliście, bo jest cienie mi gdzieś uciekły. A na cienie hamowania masz? Nie, no w życiu, nie śmiałbym. Kozak. Ja mam na plamę na asfalcie. W niektórych miejscach. Zagoniłeś, kurwa. Przed wyścigiem przejdę się ze szczotką. Pozamiatasz. Z lepikiem zrobię nowe. Kurde, jebana ściana. O, druga ściana, trzecia ściana, dobra. Cię sponiewierało. No, uciekłem chyba w miarę. To nie pinball. Ściskałem guziki, ile tylko mogłem. Nie mogę dzisiaj jechać. Wczoraj, kurde, jechałem pięknie. Dzisiaj chujowo. Ale to dobre znamiono przed jutrzejszym, bo jutro ci też pójdzie dobrze. No nie wiem. Wczoraj się powiem, czułem bardzo pewnie za kółkiem tego samochodu. Dzisiaj tak o sobie. To dużo sens od dnia. Wczoraj w wyścigu to jechałem tak 59, znaczy 50.9, 50.8. Okej, 5 minut mam spokojnie teoretycznie. Coś odmowy. A to może właśnie specjalnie, tak, że mam trening teraz, jak to będzie w tłoku i w tłumie. No, bo wczoraj miałeś easy way, nie? No, wczoraj byłem pierwszy, zostałem też, nie? Cały wyścig. 30 litrów starczy na wyścig, no nie? Śmiało. Mniej niż litr spala na okrążenie. A to jest takie kwalkse okrążenie, nie? Nasze jest to jeszcze mniej. Kwalkse nitrometanie jeździ, także... No to ja oszczędzam, taka droga benzyna teraz.
Tak 9,5 zalałeś. No. Ale ciebie podwyżki nie dotyczą, bo za 50 zawsze tankujesz. Za 50. Już więcej czasu dla rodziny mam, bo coraz szybciej. Tak. No, wszędzie trzeba szukać plusów, nie? Plusy dodatnie, plusy ujemne. No i dzisiaj uszkodzenia włączone, uszkodziłem sobie delikatnie lewy bok i od razu lepiej się jeździ. No dobra, 51,7, no lepiej nie chce mi się już. A po drugie wziąłem sobie paczkę delicji, także... Delicje, uuu. Jaki smak? Malinowe. Prosto z Ażdy. Zaoszczędził na paliwie, bo dzisiaj zalał tylko za 40. Właśnie. Ja leję 45. A spróbuję w sumie 40, coś mi zostanie. Po co ci 40 litrów? Żeby się przyjrzeć do jutrzejszego wyścigu, aha, nie? No to dobra, to ja też. Po co żeby mi 20? Ja teraz w ogóle robiłem z pełnym bakiem, a to okrążenie. Muszę najlepiej jeździć z pełnym bakiem. No, ja z pustym nie mogę w tym samochodzie. Chyba na tyle jest na maksa. Ile jest na maksa? 50. No to akurat. To coś mi nie pasuje w tych ustawieniach. Coś wczoraj ustawiłem inaczej niż dzisiaj. Ole, wydzwonowałem teraz, dobra. Wyjadę jeszcze jedno kółko, czy nie? No jeszcze możecie śmiało jechać. Zdążę zrobić jakiś czas lepszy? Tak, jeszcze spoko. No, laki napierdę dobrze. A nie dużo mi brakuje, bo słabe ogrążenie zrobiłem, nie czułem tego. A 53,6. Najwięcej można zyskać na ostatnim zakręcie i na rondzie. Na rondzie? No tam na rondzie można zyskać dużo. Na rondzie i ostatni zakręt. Ostatni? Znaczy przedostatni, bo ostatni jest taki łagodny. Znaczy no, ten cały kot jest, ostatni przedostatni. Mhm. Tak, no ale też ten szybki prawy też tam jest ważny, żeby tam dobrą prędkość wyjścia mieć. No ja tam miałem najwięcej 141. Ja nie mam pojęcia, godzinę. Ja nigdy nie patrzę na prędkościomierz. Ja nie wiem, jak ty masz czas tak patrzę, patrzeć na prędkościomierz, nie? Ja się w ogóle nie mogę skupić na prędkościomierzu. Jedyne miejsce, gdzie patrzę na prędkościomierz, to w Brazylii na tej długiej prostej, znaczy w Barcelonie. Tam jest czas. Ja już właśnie też nie patrzę na te prędkości. A ja się nauczyłem patrzeć właśnie po to, żeby ocenić prędkość wejścia w zakręt i wyjścia z zakręt, żeby wiedział mniej więcej, czy jest wiesz. Ja tak powinienem, kurwa, nie? A widzieliście dzisiaj, jak się pożegnali? Ja powinienem. Jak się z Bottasem pożegnali dzisiaj? Mhm. Fajnie, nie? Nie widziałem. Czy mu się wyświetliło na kierownicy? Kazali mu zmienić ustawienia samochodu i się na wyświetlaczu coś wyświetliło. Bo po fińsku było. Po fińsku, tak, tak. Ale Perez to kurwa wariat, bez kitu. Zarąbiście pojechał. Pięknie, no. Pięknie no, naprawdę. No, walka była mega. Zarobił sobie na kolejne dwa sezony w Red Bullu. Ale Verstappen też pojechał zajebiście. Pierwszym mu nie wyszło, ale w drugim próbie na sam koniec to mega. A już miał dobre opony, świeże. Waleczny jest, no. Nie ma na co. Prawa młodości. No ale 24 lata ma, nie? Przesadziłem, ktoś dawno też przesadził. Dobra, już nic więcej nie zrobię. Zapytam. Widzę, że na Adik utrzymuje tempo ze wczoraj. Ale Perez naprawdę był. Ja widziałem, że on tak potrafi, ale... Mega, nie? Mega. On już tak ładnie bronił w jakimś wyścigu w tym sezonie. Nie pamiętam, fajnie oglądała takie coś, nie? Taki, dokładnie. Ale oczywiście Hamilton już niebezpieczna jazda, nie? A kurde, no ale to jest taki automatyczny płacz, kurde. Ja też przychodzę do domu i mówię, że jestem głodny do żony, no.
Dwa lata temu, jak było ten, to cały czas mówił, że chce się ścigać na ostro i tak dalej, no nie? A tak. Teraz płacze jak cały Mercedes płacze. Dokładnie. Ale Mercedes teraz się zachowuje. Już samo to, że tego sponsora mieli, co ten w Londynie, w tym Greenfield Tower, był wykonawcą tego cladingu, nie wiem, czy słyszałeś, Quarks? Nie słyszałem. Była afera, że on właśnie, jak był ten Greenfield Fire, nie, w tym... Aha, no, to kojarzę. To wykonawcy tego cladingu, nie wiem, czy się nazywa po polsku, Mercedes wziął jako sponsora. A się toczy sprawa w sądzie. I dopiero sam z angielskiego rządu do nich zadzwonił i powiedział, żeby się pchnęli w łeb. I po tygodniu później ogłosili, że zerwają z nimi umowę. O! No. To już widać, jaka to... Także już to mi się nie spodobało, a teraz też w ogóle. Jakby przyjęli przegraną normalnie, wiesz, i robili te... Mi się wydaje, że to Wolf przede wszystkim. No to on tak, tam mota. On jest taki trochę ten... Już mu psycha siada chyba po prostu. Chyba siada mu, no. Za długo. Nie, on po prostu nie wierzy w to, że może przegrać, nie? Po tylu latach wygrywania. No ale to się nie dziwisz, te po tylu wygranych. Ale dajcie wcisnąć wyścig, żebyście nie zostali na tym. Tym bardziej mnie dziwi takie zachowanie, jak oni z rzędu wygrywają ósme mistrzostwo, no nie? Szły konie po betonie. Ciasto. O kurde, w dupę mi ktoś? Ja chodzę. Lucky, tak? No, Lucky, pan ty będzie, Lucky będzie ten, proszę, będzie Lucky i Lucky, to będzie Lucky. Lucky Luke, no. Rana jeszcze za jakimś ludzie, bo się widzę bardzo jak stoi. O, blisko było, na milimetry. Powiem ci, że jechać bok w bok to jest piękna sprawa. Ja wiem, za mną mam to samo. O kurde, przyjechałem. Bardzo? Jestem, patrzyłem cię na tych z przodu, a to nie złem z tyłu podchodzi. I nie wyczaiłem dobrego momentu skręty, nie? To jest przyjechałem. Taktyka jest taka, Quarksowi nie wolno pozwolić wygrać kwalifikacji. Bardzo proste. I tam teraz do niego gada. Nie, po prostu stajemy, że daj chuj. Jak rolnicy, blokada drogi. Jedzia kombajn przy biegnie. Tak. Ze dwie krowy. Po prostu drogi stawiam. Nie miałem przywilejek na tak rożyczku. Firem? Dużo jajek ma to firem. Duże jajka. Na wyko lata na nami biegnie.
że tak mamy. Każdy na początku. O, Miki, brawo! Tylko to zaraz zejdziesz poniżej, to będzie. Na wyścigu nie ma szansy, co? Na kolu jechałem niezatakowany. Ale to 43 bajony sobie znaki. Jesteś szybszy, próbowałem cię bronić, ale... Wiem, że będzie trudno. Dwa błędy na jednym okrążeniu, no to bez szans, żeby mnie nie dogonił. Ja też już bardzo całowałem bandę. W takim głupim miejscu, w którym się nie całuje bandy. Nie, no się całuje, ale... No, dlatego treningi są dobre, bo to potem wychodzi, nie? Gdzie można popełnić głupi błąd. Więcej takich. Panowie z przodu, weźcie przykład z czwóreczki. Przemalujemy ci samochód na czerwono, jak chcesz. No, widziałem, że szybszy, bo żeś nawet nie opanował go tyle mocy. Ja biały ledwo ogarniam. Przedstawiciel handlowy. Pani szybsze moje marce.
ale chcę przedstawiciela mimo srebrnego. Nie, jeszcze ja miałem białego. Tak, ja jak byłem przedstawicielem, też miałem biały. Ci najlepsi mają białe. Czy ja wiem? Ci najlepsi wybierają sobie kolor. Tak. To już nie przedstawiciele, to już wiem. Dyrektorzy! Tak. To muszę sobie zmienić stanowisko. A, no to chyba, że... A, zarząd już model wybiera. No, to byłoby w ogóle fajnie. Royce czy Bentley? Ale w skali 1-16, tak? Kurwa, nie rozpieszajcie! To jest standard na tym kanale! No właśnie, nie rozpieszajcie. Ale już wyrkniesz. Ślimak poszedł za mną. Jak wyrkniesz, to będzie problem. Dlatego widzisz, jak się z nimi jeździ, to człowiek jest przyzwyczajony, już nie zwraca na to uwagi. Tak, trzeba się wyłączyć, wyruszyć. Marta nie berzyczyła na ostatnio. No nie, to zwyrknęła. A to było pierwszy raz, tak że wiesz. To jest taki dobry trening przed małżeństwem. Tego co mówiła, to pierwszy i ostatni. Nie no, bawiła się dobrze, to może się kusi. Na to jak awansuję w lidze? Rozmawiam ludzi na czacie. A myślałem, że szybciej jeździsz. Uwaga, na podejście na kolej. Odwrócę, widziałem. Jak to? Bardzo trudno. Pół sekundy na jednym zakręcie, to jest jakiś horror. Mnie dogonił. Wyglonowałem się. Nie wiem. To tak jak ja wczoraj. 2-2 jadę. Jestem 2-2 co. Nie, to ja poniżej tej jestem 2. Ale teraz panda była. Co? No. Poranku. No na to. Tak sprawdzę, jak smakują bandy. Nie, sprawdzam limity po prostu. Well, daj znać, jak będziesz już zaczynał dublować, co? Już mnie zdublował dobrze. Aha. Jestem ciekaw, ile czasu trzeba będzie na to. Teraz Livar. W kolejce. Ale dzwon. Ale się obijam bezsensownie. Dobra, ale to jest kiedy? Teraz. Spoko jedzieć. Znajdziemy miejsce. Dzięki. Kurde, jechałem na ten. Na pierwszym kierunku. Trzymaj go to na dłużej. Jak ci Perez. Jutro 21, tak? Wyścig? Tak. 21 startujemy, 21.30. 20. Tak, tak. Woli startujemy. Muszę wyjechać do domu. Wiesz, jutro idę sobie robić badania, robię sobie uprawnienia na trackera. O! Nie płaci. Będziesz grał w Euro Truck Simulator? Dokładnie. Nie, wiesz co, C+E sobie robię, Unia nam płaci tyle pieniądze, trzeba było korzystać. Pewnie, że trzeba korzystać. A zaraz przejdziemy do finansowania.
Tylko że problem jest tego typu, że później 3 miesiące muszę przepracować na umowie o pracę i będę musiał gdzieś 3 miesiące pójść do pracy. To... Jako tracker, tak? Nie, już obojętnie jako kto, nie? A 3 miesiące na etat. Iwer czy to trudno? Niedziel będziesz jajka wozi. No właśnie. Niedziel ma teraz wielką, wielką farmę. Ty, ale by się urząd skarbowy zdziwił, jakbyś przyszedł, nie? A gdzie pan jeździ? W domu na kanapie. Płaci mi za mam fabrykę mego na Dobra, 5-11, myślę, że powoli mi wraca. Znaczy, już widzę twoje rejestracje, pan. Ja właśnie jadę w fabrykę mego. Ten tak, jest ta flaga, to pewnie QRCS, co za mną? No tak powoli, powoli. Ale i ja kogoś widzę. Iwa, uważaj. Nie na szykanie. Albo nie na szykanie. Na rondzie! Ale bezpiecznie było, dzięki. Nie, widziałem, że jest blisko, no to już nie ścinałem tam, po co. Jeszcze gdybym miał chociaż tempo podobne do twojego, to mógłbym wsiąść. A ten zakręt na tym rondzie jest trudny przez te krawężniki. No tam chyba się zmieści, nie idealnie. Tam można łatwo, jak wy to mówicie, kopyrtnąć? Zwyrtnąć. Wy to mówicie. To Mata wymyśliła. Ja to mówię. Nie, pierwszy. To Miki powiedział pierwszy chyba. A, Miki pierwszy powiedział, okej, okay, dobra, ale Marta. I jeszcze miał na to ładne wytłumaczenie, definicję taką Wikipedii. Wikipedii. Jak to było Miki, ta definicja? Wikipedia. Nie, obrót prostopadłem do tego, do momentu bezwładności. Tak, jakoś tak. Tak, no my jedziemy takim samym tempem. Dimak, uwaga. Dimak, bo też się da gdzieś wyjechać bardziej poza tor. Tak, mógłbyś zjechać gdzieś na trawę, a nie. Uważajcie na szybkie zakręcie. Który nowy kolega jest, znasz? A ci się podoba? A C? A Kubik, nie? Kubik, tak. Tutaj wytrzymają na cały wyścig? Bez problemu. Ale chodzi o to, nie przejście, w sensie serio rozwiązania, nie? Tak, wiesz. I nie tak jak w Gran Turismo, to życie tu nie jest takie duże. Jest większe, ale spokojnie daje radę. A to na pewno. Oj, chyba tak. W sumie Gran Turismo ma mało wspólnego ze ściganiem. O, mi się tutaj AC bardziej podoba niż Gran Turismo. O, mam szybę rozbite. Ja też. To Project Carsa musisz spróbować, bo mnie też tak namawiali, no dobra. Jak mi wsadzili Project Carsa i kazali jeździć po kałużach i po śniegu pierwszym razem, to po prostu się zakochałem. Po śniegu, po kałużach, po wszystkim! Czekam na promocję, to może kupię. Teraz jest po 290 no chyba, że... Nie, ja za 60 złotych kupię. 290 teraz jest chyba. Ale to nie trójka. Ale będzie, to jest trójka. Trójka. A na PSA nie tak stoi. Mhm. Tak, bo na później promocji to spada do 6, do 7. No. Tak, no, promocja jest promocja. Ja to dostałem za darmo. To jest plus. Tylko, że w podstawowej wersji. Na to by Stira spadło. A później,
teraz dokupiłem tą Deluxe. Ale żałuję, że nie kupiłem tej wersji kolekcjonerskiej, co miałem okazję kupić. Kto jedzie ze mną? Ja jadę. Spokojnie, czy nie, to jest ja. Nadzik, jeśli chodzi o dumowanie. No to jedź lewo, co? Zawsze ten, który jest racing line. Może zakręcę, nie? I tak mamy już ostatnie kółko i tu się nie zmieni nic za bardzo. Dzięki. O kurwa! Bez jaj! Zahaczyłem? Po tej start meto tak z ciekawości dochodzicie do piątki? Tak. Destruction derby. Nie mogę się powstrzymać. Tak, ktoś ostatnio mówił o tej grze. Wow, kto tak wyjebał na koniec? Ja. Nie dało rady skończyć, kurwa. Jak coś, to bym mógł wystarczyć. Niech jak się zatrzymuje. Aż mnie skurcz w lewej stopie złapał, nie? Za dużo hamulca. No i fajnie, tempo. Zajebisty tor. Tempo porządne, zbliżone. Będzie ciekawy jutro. Ale tempo mają wszyscy takie same praktycznie, popatrzcie, tam Q tylko odstaje, a tak to reszta wszyscy mamy, się mieścimy praktycznie w tym w półtorej sekundzie. O ile mam 52 sekundy. To krótkie kółko jest, tu półtorej sekundy to jest w chuj. Tak, ale masz sytuację taką, że nie masz limitu tu błędu i jakiekolwiek pieprzenie się w ścianę, to się kończy impreza. Dokładnie. Jak skrzywisz wahacz, to będziesz musiał jechać naprawić auto i dopiero wtedy będzie cyrk. No to będzie najgorsze, nie? Jak ci na początku gdzieś ktoś gdzieś, wiesz, klepniesz kogoś w tyłek i szyba pęknie, to wtedy będzie mekaka piękna. Nie, ja już, widzisz, ja przewidziałem klepnięcie w tył i już z pękniętą szybą sobie trochę pojeździłem. Bardzo dobrze. Dobrze kombinujesz. Tak jak w Project Carsie, żeby się nie przyzwyczaić do pachołków, to pierwsze co to je wyciąłem, mówię, no teraz już bez pachołków będzie prościej, bo na bank to się zetnie. Jechaliśmy próbny wyścig, pierwsze kółko, pach. Tak, bardzo dobrze